Usaria, czyli w języku staropolskim usaria, była to elitarna, ciężka jazda Rzeczypospolitej i składała się ona z najzamożniejszej szlachty. Jak pewnie wszyscy wiedzą, jej cechą charakterystyczną były skrzydła przymocowane do różnych części zbroi czy też siodła. Husaria powstała w 1503 roku, a rozwiązana została w 1776, gdzie w zasadzie przekształcono ją w tak zwaną kawalerię narodową. Husaria była niewątpliwie jedną z najskuteczniejszych formacji kawaleryjskich w historii, myślę, całego świata. I to właśnie w Rzeczpospolitej przekształcono ją z jazdy lekkiej w ciężko zbrojną konnicę, co osobiście przynosi mi na myśl bliskowschodnie katarafakty, z którymi zetknęli się Rzymianie, ale jest to takie moje bardziej osobiste porównanie. Zresztą Rzymianie później próbowali odtwarzać u siebie podobne jednostki kawaleryjskie, próbując przeszczepić właśnie wzór katarafaktów do swojej armii, ale wiadomo, że Rzymianie słynęli przede wszystkim ze swoich niezwyciężonych legionów. I co do jeszcze wspominanych tutaj przeze mnie katarafaktów, podobnie właśnie jak to w przypadku husarii, koszt wyposażenia był bardzo wysoki i przeważnie władcy używali ich jedynie jako gwardii przybocznej, co jest jakby cechą wspólną naszych husarzy, ponieważ była ona rekrutowana pośród najbogatszej szlachty. Ale wracając do naszych najlepszych formacji wojskowych, jakie kiedykolwiek udało nam się stworzyć, to właśnie husaria siała niesamowity strach oraz popłoch na polach bitewnych. I dodatkowo w czasach dawnych była czymś unikatowym. No, występowała tylko w naszych siłach zbrojnych Rzeczpospolitej. A jakiekolwiek próby formowania tego typu jednostek gdzieś w ościennych królestwach kończyły się fiaskiem oraz niepowodzeniem. Była to niesamowicie skuteczna i elitarna formacja wojskowa, bardzo potrzebna w Rzeczpospolitej, która pozwalała nam odnosić zwycięstwa nad wojskami rosyjskimi, szwedzkimi czy też tureckimi. I mówiłem o lekkiej jeździe, a właśnie takową lekką jazdą byli racowie, o których chciałbym jeszcze tutaj nieco powiedzieć. Właśnie tą formację szczególnie rozwijał król Węgier Maciej Korwin, o którym trochę też mówiłem w poprzednich odcinkach Zamki Średniowiecza. I to właśnie racowie mieli przybyć z Węgier do Polski, aby kontynuować walkę z Turkami, których wprost nienawidzili. Tak naprawdę nasza polska husaria ma swoje początki na początku XVI wieku. I też właśnie pierwsze chorągwie husarskie nazywano na początku chorągwiami radzkimi. I właśnie w roku 1503 Sejm powołał do życia pierwsze takie chorągwie w naszej Rzeczpospolitej. Ale dzisiaj właśnie chciałbym wam opowiedzieć o pierwszym z wielkich zwycięstw polskiej husarii w bitwie pod Orszą w 1514 roku. Zanim jednak do tego przejdę, ważną rzeczą były oblężenia Smoleńska, pierwsze w roku 1512, następne w roku 1513, oba nieudane, i wreszcie nadszedł rok 1514, kiedy to właśnie Wasyl III w końcu zdobywa twierdzę smoleńską, co niejako jest bramą do podboju Rzeczypospolitej. Również chwilę po tym zdobyciu twierdzy dochodzi do ważnego sojuszu wymierzonego przeciwko właśnie Rzeczpospolitej między Wasylem III a cesarzem Maksymilianem I Habsburgiem.
i wielkim mistrzem zakonu krzyżackiego Albrechtem Hohenzollernem. I niejako mamy tu jedną z pierwszych prób, gdzie państwa z nami sąsiadujące zawiązują już wtedy współpracę w celu wyniszczenia naszego kraju, a wtedy dynastii Jagiellonów. Moskwa już wtedy rości sobie prawa o dzisiejszą Ukrainę wraz z Kijowem i Białorusią, a Cesarstwo Niemieckie pragnie ziem zakonu krzyżackiego. Plan zakładał inwazję na Rzeczpospolitą w roku 1515 i wspólne uderzenie niemiecko-moskiewskie na ziemię we władaniu polsko-litewskiej siły. Pora przejść do nieco zapomnianej, ale bardzo istotnej bitwy pod Orszą, gdzie dysproporcja sił była znaczna na korzyść Moskwy. Siły Rzeczpospolitej to około 30 tysięcy ludzi, gdzie siły wroga to niemal dwa razy tyle. A więc Zygmunt Stary postanawia wysłać odsiecz do Smoleńska, a siły Moskwiczan kontrolowały dwa najważniejsze mosty na Dnieprze i spokojnie wyczekiwali. Ważna postać, która dowodziła naszymi siłami, był to hetman wielki litewski Konstanty Ostrogski. I to właśnie nasz hetman wykonał niespodziewany ruch, ponieważ zrezygnował z przeprawy przez mosty, o których mówiłem trochę wcześniej, i postanowił wykonać, uwaga, mosty pontonowe. Składały się one z łodzi, opróżnionych beczek po winie, piwie i też z drewnianych bali. I w ten sposób całe wojsko wraz z działami, jazdą, piechotą i artylerią przeprawiło się na drugi brzeg. Było to bardzo smyślne zagranie hetmana, ponieważ wojska moskiewskie do tej pory unikały walnego starcia, a w tym momencie stwarzało tą sytuację z pozoru lepszą właśnie dla nich, ponieważ wojska Rzeczpospolitej stanęły w zakolu rzeki, a przewaga liczebna zachęcała do uderzenia ze strony Moskwiczan. I właśnie tutaj po raz pierwszy została użyta polska husaria. Gdzie reszta jednostek miała tylko po prostu związać siły wroga, a główne uderzenie właśnie mieli wykonać nasi skrzydlaci jeźdźcy, czyli polska ciężka jazda. Dodatkowo to tym razem nasz hetman szykował pułapkę. Postanowił on wykorzystać zalety terenu i wąwóz obsadził kilkoma rotami piechoty wspartej artylerią, na wypadek, gdyby siły wroga dały się wciągnąć w jego pułapkę. Wszystko właśnie zaczęło się układać po myśli dowodzących wojskami Rzeczpospolitej, ponieważ już na samym początku część wojsk moskiewskich została przyparta plecami do Dniepru. Również muszę zwrócić tutaj uwagę na to, iż dowodzący wojskami Moskwy byli skłóceni wewnętrznie, i właśnie część wojsk moskiewskich, która została zepchnięta do rzeki, nie otrzymała wsparcia, co później okazało się dla nich katastrofalne w skutkach. I właśnie Ostrogski zarządził pozorowany odwrót w jednym momencie w stronę wąwozu, aby wciągnąć resztę armii Moskwy w zasadzkę. Ten podstęp udał mu się. I jazda moskiewska ruszyła za Litwinami w pogoń wzdłuż wąwozu. I w tym oto znaleźli się oni wszyscy w ciasnym wąwozie. I kleszcze oto się zamknęły. Ogień z rusznic dopełnił dzieła. Sam głównodowodzący sił moskiewskich salwował się ucieczką i ledwo ocalił swoją własną skórę. Cała bitwa trwała około 6 godzin.
i wojska Rzeczpospolitej odniosły miażdżące i zdecydowane zwycięstwo nad siłami Moskwy. A o zwycięstwie właśnie wojsk polsko-litewskich zadecydowała na pewno przewaga techniczna wojsk jagiellońskich, ponieważ posiadały one artylerię w przeciwieństwie do wroga. Również wojska Rzeczpospolitej dysponowały dużo lepszym uzbrojeniem ochronnym. Nasi dawni rodacy nosili pancerze płytowe, a przeciwnik kaftany. Również nie bez znaczenia pozostaje fakt, iż po stronie moskiewskiej panowały niesnaski między dowódcami, a szczególnie między głównodowodzącymi oficerami. I też na pewno, jeszcze raz to podkreślę, na uwagę zasługuje sam hetman Ostrogski, który zapędził Rosjan w pułapkę. O ile samo zwycięstwo w bitwie było faktem niekwestionowanym, tak już zwycięstwo strategiczne nie było takim. Poza odzyskaniem kilku pomniejszych twierdz w okolicy Smoleńska, nie odzyskano samego Smoleńska, a było to głównym celem wyprawy. Z kolei wydźwięk propagandowy był znaczny, bardzo dobitnie przemawiał właśnie do dynastii Habsburgów, a efekt tego był taki, iż przyczynił się zdecydowanie do rozbicia Ligi Antyjagiellońskiej, bo zamiast ataku niemiecko-moskowskiego w 1515 roku i prawdopodobnie, być może nawet, pierwszego rozbioru Polski, mieliśmy zjazd wiedeński. I również zatrzymana też została ofensywa Moskwy. Później opisywano samego hetmana Konstantego Ostrogskiego jako Scypiona Ruskiego. A jako wyznawca prawosławia otrzymał on specjalny przywilej na budowę w Wilnie dwóch nowych cerkwi. Pomimo obowiązującego zakazu w Wielkim Księstwie Litewskim od czasów Władysława Jagiełły. Również sama bitwa pokazała nam niesamowitą przepaść cywilizacyjną pomiędzy wojskami państwa Jagiellonów a raczkującym Wielkim Księstwem Moskiewskim. Również sam zakon krzyżacki niejako przestał być zagrożeniem dla Rzeczpospolitej, ponieważ wkrótce potem przekształcił się on w państwo świeckie, a cesarstwo niemieckie przestało udzielać mu wsparcia. A teraz patrzymy na buzdygany. W Europie była to popularna broń od X do XV wieku, używana zarówno przez piechotę, jak i jazdę. A w naszym kraju od XVI do XVIII wieku buzdygany stanowiły oznakę władzy oficerskiej i używane były przez pułkowników, poruczników oraz chorążych. I również możemy się przyjrzeć buławie. Była to bardzo podobna broń obuchowa, z tym, że jej głowica miała kształt gruszki albo była kulista. A tak naprawdę buława była to udoskonalona forma drewnianej maczugi. I przeważnie podczas bitew używano jej do rozbijania hełmu przeciwnika. Głównie była rozpowszechniona w naszej części Europy na Węgrzech, właśnie w Rzeczpospolitej i też na Rusi. A poza walorem bojowym była to także oznaka dostojeństwa wojskowego. Kto posiadał buławę, pełnił urząd hetmana i aby podkreślić znaczenie dowódcy, często wykonywano właśnie takie buławy z cennych materiałów i bardzo bogato dekorowano. I jak zawsze, pamiętajcie, subskrypcja, udostępnienie, lajkowanie. Dziękuję Wam wszystkim, historia miniona, pozdrawia, cześć!